wykładowczynią jest Żaneta Żywiołkowska, właścicielka i założycielka Akademii Makijażu Permanentnego. Z wykształcenia magister kosmetologii estetycznej. Jesteś bohaterką naszej niezwykłej edycji projektu La Dolce Vita w ramach 8. edycji już projektu Sukces jest kobietą. Proszę nam opowiedzieć o swojej firmie. W jaki sposób doszłaś do miejsca, w którym jesteś i czym się zajmuje Twoja firma? Na co dzień zajmuję się makijażem permanentnym, szeroko pojętym. Dlaczego? Dlatego, że szkolę z tego zakresu oraz wykonuję na co dzień makijaże permanentne swoim klientkom. W ten sposób od wielu lat zbieram swoje doświadczenie i szkolę później naprzemiennie. Nie lubię rutyny, dlatego też naprzemiennie mam makijaż permanentny jako w formie zabiegu, naprzemiennie ze szkoleniami. Makijaż permanentny to jest dla mnie ogromną pasją, ogromną i tak naprawdę można powiedzieć śmiało jedyną. Także moja praca z racji tego, że jest pasją, nie czuję przez to jakby takiego zmęczenia. Tak, też jest takie powiedzenie, jak twoja praca jest pasją, to nie przepracujesz, jak zostanie pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia. No i tak faktycznie to czuję. Opowiedz nam o swojej drodze do miejsca, w którym obecnie się znajdujesz. Początki moje były z makijażem takim zwykłym, wizażowym, czyli zaczęłam od wizażu, od stylizacji, od analizy kolorystycznej tak dogłębnie. Początki troszeczkę jakby kierowały się w innym troszkę kierunku, bo studiowałam germanistykę, ale jednak czułam, że nie jest to ta droga. Tak? Bardzo lubiłam branżę beauty, lubiłam widzieć te metamorfozy. Sama też lubiłam wykonywać makijaże na sobie, bawić się kolorami. Także no, sprawiało mi to przyjemność, chociaż wiedziałam, że to też nie jest takie do końca to, ale może w tym kierunku, ale też nie do końca w 100%. Tak? Pojechałam wtedy do Warszawy, do rocznej szkoły wizażu. Było bardzo, bardzo owocnie, fajnie, byłam zadowolona. Niemniej jednak jeszcze szukałam jakiejś drogi podobnej do tej. Potem miałam styczność podczas wykonywania makijażu z makijażem permanentnym. I jak zobaczyłam ten makijaż permanentny, bardziej zagłębiłam się w tą tematykę. Wykonałam sama na sobie taki makijaż. Spodobał mi się na tyle, że widziałam, że on nie jest sztuczny, że nie jest przesadzony. To mnie bardzo przekonało. Jakby obaliło te początkowe obawy i też taką rutynową opinię, że makijaż permanentny jest, że może być przesadzony, że jest taki jakby tatuażowy. Bardzo często się słyszało, że no makijaż permanentny to już jest tak tatuaż na zawsze. Nie, tak, to ta branża bardzo się rozwinęła, w związku z czym bardzo ta branża się rozwinęła i techniki, produkty, pigmenty, wszelkie akcesoria, wszelkie możliwości zupełnie się zmieniły teraz jak wcześniej, tak? To jest duża przepaść, jak wyglądały makijaże permanentne kiedyś, a jak teraz. W związku z czym no, mnie to powoli coraz bardziej przekonywało. I tak zaznaczę, że kiedyś, jak zwróciło to moją uwagę, nie wyglądało to tak super jak teraz. To znaczy, powiem tak, mało było osób, które to wykonują z takim wyczuciem, z takim, że makijaż permanentny podkreśli ich urodę, a nie jakby zakamufluje i no nie jest, makijaż permanentny profesjonalnie wykonany nie jest makijażem wieczorowym, a jest makijażem codziennym, tak? I zaczepiłam się właśnie o taki styl i do takiego stylu też dążyłam. Czyli można powiedzieć, że wykreowałaś trochę tak jakby swój własny styl, bo próbowałaś coś stworzyć, a w tym momencie jesteś linergistą, która udziela szkoleń właśnie z zakresu tych swojego stylu, prawda? Tak, dokładnie.
Korzystam z wielu szkoleń. Kiedyś było kilka placówek, później z roku na rok było coraz ich więcej. Dużo osób z branży podglądałam w social mediach, coraz więcej się tego pojawiało, tak? Ten makijaż permanentny kiedyś był bardzo takim niszowym zabiegiem. Wciąż powiedzmy jest, ale nie tak jak kiedyś i gdzieś musiałam poszukiwać tych inspiracji. Dużo inspirowało mnie osób z Rosji, z tych stron, ponieważ no, dziewczyny są, zresztą my Polki już teraz też jak najbardziej jesteśmy, tutaj przodujemy w tym zakresie. Myślę, że Słowianki wszystkie tak. Przodują w każdym zakresie. A powiedz mi, w jaki sposób dobierasz sobie współpracowników, kontrahentów, klientów? Czy jest to ciężki proces? Jak uniknąć błędów pewnie jakieś w Twojej przygodzie, w Twojej karierze? Linergiski na pewno się zdarzyły. Więc w jaki sposób umieć selekcjonować ludzi, z którymi się pracuje? I czy udaje Ci się to? Powiem śmiało, że na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć śmiało, że się udaje. Podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli na samym początku ustalimy klarowne oczekiwania, zasady, to, czego oczekujemy, tego, czego nie lubimy w codziennej pracy, to dla obu stron będzie po prostu łatwiej, tak? Nikt nie będzie miał ewentualnie jakichś, nie będzie niedomówień, wszystko będzie jasne i będzie czysta atmosfera. No i druga taka kwestia jest to, byśmy dobierali osoby, które podobnie patrzą po prostu na świat. Wiadomo, że to nie są osoby na co dzień do życia, na co dzień, tak, jak partner, partnerka, ale jednak no, większość czasu spędzamy w pracy i współpracujemy z tymi osobami, więc osoby muszą podobnie patrzeć na świat, na to, jak pewne rzeczy się w jakiś sposób rozwiązuje. A jak według Ciebie i czy w ogóle jest możliwe, że kobiety w Twojej branży mogą współpracować? Czy to jest bardziej współpraca, czy to jest rywalizacja? Ja myślę, że tak jak w każdej branży są i rywalizacje, są i taka jest równowaga pomiędzy konkurencją. Różnie jest, tak? Tak jak już na początku powiedziałam, jest i tak, i tak. Ja staram się obracać w takim kręgu, gdzie tej rywalizacji nie ma. Tak, w takim mam kontakty z osobami, z którymi ta atmosfera jest czysta, z osobami, z którymi możemy wymieniać się doświadczeniami, ponieważ no, nie lubię złej atmosfery, tak jak myślę, że jak każdy, tak? Ale no, dla mnie to jest bardzo istotne. Myślę, że dla każdej linergistki, dla każdego szkoleniowca, kursantów i klientek nie zabraknie. Tak? Przede wszystkim trzeba sobie to uświadomić. I jeżeli sobie to uświadomimy, że dla każdej starczy kursantów, dla każdej starczy klientów, jeżeli będzie się osoba trzymała pracując swoim stylem, to nie ma się czego obawiać. Za co lubisz siebie najbardziej, z czego jesteś szczególnie dumna? Jestem osobą empatyczną i bardzo dużo mi to pomaga w życiu, w pracy, a czasami mi bardzo utrudnia, bo wtedy wiele rzeczy, sytuacji dnia codziennego biorę zbyt do siebie i wtedy jest to dość męczące dla samej siebie. A masz może jakiś taki pomysł, że na swoje życie, co byś robiła, gdybyś nie robiła tego, co robisz? W sensie, czy miałabyś dla siebie jakąś inną ścieżkę, czy to jest jedyna Twoja wymarzona pasja i praca? Mogę powiedzieć, że to jest moja wymarzona pasja i praca. Jeśli nie byłoby to, to myślę, że byłoby to coś w takim kręgu, gdzie bym mogła pracować z ludźmi, gdzie na pewno, żeby nie było monotonii, to jest dla mnie bardzo istotne. Nie wyobrażam siebie za biurkiem. Na pewno bym taką ścieżkę obrała, gdzie nie byłoby
gdzie nie było, po prostu by każdy dzień wyglądał trochę inaczej. No tutaj fakt faktem wykonuję cały czas te zabiegi, szkole cały czas, ale każda z klientek jest inna, więc za każdym razem mogę tworzyć co innego, każda ma inne oczekiwania. Każda kursantka też jest inna, inaczej do niej trzeba podejść, tak? No powiem, jeżeli mogłabym tak cofnąć dużo, dużo czasu i zacząć od nowa, to jak nie to, no to bym poszła na studia medyczne. No myślę, że medycyna jest pięknym, pięknym kierunkiem, wspaniałym, bardzo szanuję branżę medyczną. Co może wpływać na poprawę sytuacji Polek na rynku pracy, zarówno właścicielek firm, jak i zwykłych pracowników? Ja myślę, że Polki, zwłaszcza Polki, wiele razy podróżowałam po świecie i zauważyłam, że Polki są bardzo niezależne. Polki są kobietami bardzo niezależnymi, odważnymi przede wszystkim. Potrafią pogodzić życie codzienne z pracą, są ambitne. I co można, jak można też jakby pielęgnować to i jeszcze, żeby to było bardziej takie normalne i takie właściwe, że są kobiety na równi z mężczyznami. Bardziej powinny kobiety się pokazywać, pokazywać to, że potrafią, bardziej też troszeczkę odbarczać z siebie jakąś presję, bo może też tak często widzę, że chciałyby wszystko jakby na 100% wykonać, a jakby odpuściły pewne jakby aspekty, tak jak mężczyźni. Czasami 98% wystarczy. Tak, jakby sobie odpuściły, to wtedy myślę, że to by było bardziej takie owocne i zauważalne. Dziękuję za fantastyczną rozmowę oraz dziękuję za udział w naszym projekcie Laborczyk. Dziękuję serdecznie.